Uwaga! Wakacyjna promocja w sklepie Jubiler Monika. Biżuteria srebrna za połowę ceny. Oryginalna biżuteria Pandora do 30% taniej, a złote obrączki z 35% rabatem. Wakacje, złote pierścionki, łańcuszki 40% taniej. Nie przegap okazji. Biżuterię złotą i srebrną u nas kupisz najtaniej. Warto skorzystać. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Kup dach firmy Robben za 12 tysięcy złotych. A otrzymasz myjkę Kärcher za złoty 23. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Sezonowa promocja Meble bez VAT-u w salonie Goldmeb w Kaliszu. Meble pokojowe tworzą klimat każdego salonu czy też pokoju przeznaczonego do relaksu. Możliwość własnej aranżacji przestrzeni z doborem dodatków sprawia, że każde wnętrze z naszymi meblami nabiera wyjątkowego kształtu. Meble do pokoju firmy Goldmeb to bogata oferta skierowana do najbardziej wymagających klientów, którzy cenią sobie wygodę, funkcjonalność, dobry design oraz przede wszystkim jakość. Design i styl cieszą oko i sprawiają, że nasze meble będą prawdziwą ozdobą Twojego mieszkania lub domu. Bezpłatnie doradzimy, przygotujemy projekt i wizualizację 3D. Zapraszamy do naszego salonu przy Alei Wojska Polskiego 138 oraz w każdą niedzielę na giełdę samochodową. Warsztat samochodowy Klimaszewscy oferuje całkowity serwis klimatyzacji w samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych. Obsługujemy wszystkie rodzaje klimatyzacji i napełniamy nowym czynnikiem R1234YF, a także starym R123A. Warsztat zajmuje się również mechaniką samochodową, elektryką, praniem tapicerki oraz wymianą opon. Znajdziesz nas przy ulicy Obozowej 2. Zadzwoń i umów się na wizytę. 577 306 101. Serdecznie zapraszamy. F1 to jedyny drive shop w Kaliszu. Dzień dobry, chciałam zamówić zakupy do domu. Oczywiście, co mamy przywieźć? Chipsy, czekoladę, sok jabłkowy, kole. Super, o której i kiedy pasuje Pani dostawa? W piątek o 20:00. Będę płaciła kartą u kierowcy. Okej, bardzo proszę, dziękujemy za zamówienie i do zobaczenia. Już teraz zrób zakupy bez wychodzenia z domu. Zadzwoń pod numer 515-230-303. Zamów produkty, a kierowca dostarczy je pod drzwi Twojego mieszkania. Zamówienia są realizowane od czwartku do niedzieli od 16 do północy. F1 to też szybkie zakupy przez całą dobę, bez wychodzenia z samochodu. Kalisz Polna 110. Wtorek, 13 sierpnia, Agnieszka Giesz, dzień dobry. Porana, magazyn miejski. Oto skrót najważniejszych informacji. Wyszedł z domu dwa dni temu, dziś wyłowiono go z Prosny. Jest kolejny pomysł na zagospodarowanie dawnego więzienia. Rozwój tutaj kampusu mundurowego w Kaliszu wiąże się również z naszymi planami, aby poszerzyć kampus. A póki co obiekt po raz kolejny stał się planem filmowym. Bardzo nam się tutaj podoba i chętnie byśmy wrócili. Odra, niebezpieczna choroba także w Kaliszu. Od początku roku mieliśmy dwa przypadki potwierdzonych zachorowań na odrę. Pełna możliwość, żeby być zdrowym i nie zachorować, zapewnia szczepienie. Dzień zaczął się interwencją Straży Pożarnej i Policji przy Willi Kalisja. Rano w rzece zauważono obiekt przypominający ludzkie zwłoki. Niestety te przypuszczenia się potwierdziły. Unoszące się na wodzie ciało zauważyła we wtorek rano pracownica Urzędu Miasta Kalisza. Około godziny 9:00 strażacy zwodowali łódź i wyciągnęli zwłoki na brzeg. To 35-latek z gminy Opatówek, którego zaginięcie zgłosiła wczoraj rodzina. Mężczyzna 10 sierpnia wieczorem przyjechał do Kalisza autobusem KLA i od tego czasu rodzina straciła z nim kontakt. Z ustaleń policji wynika, że po godzinie 3:00 nad ranem następnego dnia wyszedł z jednego z lokali gastronomicznych nieopodal parku miejskiego. Później monitoring zarejestrował go przy Centrum Kultury i Sztuki. W poniedziałek 12 sierpnia zgłoszono jego zaginięcie. Tuż po wyłowieniu zwłok z rzeki rodzina rozpoznała 35-latka. Decyzją prokuratora ciało zabezpieczono do sekcji, która pomoże w ustaleniu przyczyny śmierci.
Jest kolejny pomysł na zagospodarowanie budynku po byłym więzieniu. Obiekt miałby służyć studentom Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki, która bazę dydaktyczną ma w Szczypiornie. W dniu ślubowania studentów przyjętych na pierwszy rok przedstawiciele uczelni i ministerstwa spotkali się z władzami Kalisza, by rozmawiać o przystosowaniu niszczejącego zabytku na potrzeby przyszłych pracowników służby więziennej. Więzienie opustoszało w 2015 roku. Wtedy mówiono, że na chwilę, na czas remontu. Okazało się, że na zawsze, chociaż od tego czasu pojawiały się obietnice posłów z naszego regionu i zapraszanych przez nich ministrów, że jest nadzieja na wskrzeszenie zakładu karnego lub wykorzystanie budynku na cele Wojsk Obrony Terytorialnej. Była też propozycja, by stworzyć tam centrum nauki, podobne do tego warszawskiego, któremu patronuje Kopernik. Autorzy pomysłów i obietnic pojawiali się szybko i równie szybko znikali, a razem z nimi ich idee. A budynek, który przez ponad 170 lat służył osadzonym, jak stał, tak stoi i czeka na realny pomysł. Być może stworzenie nowej uczelni, Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki z siedzibą w Warszawie, która korzysta z bazy zlikwidowanego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Szczypiornie, jest nadzieją dla obiektu przyłódzkiej. Uczelnia to dziecko reformy kształcenia służby więziennej w Polsce. Przekształcając funkcjonowanie ośrodków szkolenia służby więziennej, wprowadziliśmy uczelnię wyższą, pierwszy raz, jak mówię, w historii więziennictwa, wprowadzając model akademicki do kształcenia. Musicie Państwo wiedzieć, że od przyszłego miesiąca, od września rozpoczynamy kształcenie w ramach studiów podyplomowych 250 oficerów i to też będzie robiła tutaj w Kaliszu uczelnia wyższa. Baza jest i to doskonała. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej dysponował ogromnym terenem, na którym znajdują się budynki służące kadrze zarządzającej oraz wykładowcom, słuchaczom oraz bogate zaplecze niezbędne do praktycznej nauki zawodu. Wszystko przejęła Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki i chociaż dopiero startuje, to ma bogate plany na przyszłość. Rozwój tutaj kampusu mundurowego w Kaliszu wiąże się również z naszymi planami, aby poszerzyć kampus. Rozmawiamy z władzami miasta, aby w dalszej kolejności rozwoju kampusu również uzyskać nowe budynki. Nowych, starych. Rozmowy dotyczą ewentualnej możliwości przejęcia przez uczelnię właśnie dawnego więzienia, tak by przyszli pracownicy tej formacji na sucho szlifowali umiejętności zdobyte na wykładach w przestrzeniach, w których w przyszłości będą pracować. Dawne więzienie przyłódzkiej pod kątem wykorzystania na potrzeby zajęć oglądali w minionym tygodniu w towarzystwie prezydenta Kinastowskiego i wiceprezydenta Kulawinka dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, podpułkownik dr Marcin Strzelec, rektor komendant Wyższej Szkoły Kryminologii, kapitan Piotr Sękowski, kanclerz tej uczelni oraz poseł PiS Jan Dziedziczak. Ja uważam, że miasto ma tyle innych potrzeb, które musi, powiedzmy, w pierwszej kolejności realizować, że na to więzienie zawsze brakowałoby środków, tak, żeby zrobić tam naprawdę coś fajnego. Jeżeli udałoby się utrzymać dotychczasową funkcję tego obiektu, tą funkcję, do której został ten budynek stworzony. Jest to pierwsze więzienie w Polsce, które zostało od podstaw zaprojektowane, prawda, jeszcze pod koniec XIX wieku. Także myślę, że jeżeli udałoby się tę formę zachować i szkoła mogłaby tam traktować ten obiekt jako budynek szkoleniowy, prawda, jako taki symulator, prawda, pewnych działań, no to byłoby naprawdę bardzo dobrze. Jak przekazuje prezydent, władze nowej uczelni bardzo poważnie myślą o przejęciu obiektu. Pieniądze na jego konieczny remont mogłyby pochodzić z trzech ministerstw: Sprawiedliwości, Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Kultury. Szkoła mogłaby, zresztą takie pan rektor ma plany, organizować tutaj szkolenia nie tylko dla, jakby w ramach no tej polskiej służby więziennictwa, ale również mogliby tu przyjeżdżać ekipy z zagranicy się szkolić, tak? Bo obiekt ma duży potencjał. Czy wreszcie ten pomysł uratuje zabytkowy gmach przed zniszczeniem? To pokaże nam czas. A dawne więzienie jest już regularnie wykorzystywane. Wynajmują je filmowcy na potrzeby swoich produkcji. Tak też było wczoraj. W popularnym Zamku Przyłódzkiej pracowała ekipa telewizji TVN. Powstawały tu zdjęcia do interaktywnej gry nawiązującej do serialu Pułapka.
Bohaterem interaktywnej gry jest komisarz Czarny, w którego postać wciela się w filmie Leszek Lichota. Akcja toczy się w więzieniu, do którego Czarny trafił pod koniec pierwszego sezonu. Gracz będzie mógł wcielić się w rolę komisarza Czarnego. Zdjęcia w więzieniu kręcono za pomocą kamery zamontowanej na kasku aktora. Dzięki temu uzyskujemy taki efekt, jakby widz patrzył na to wszystko i był w centrum wydarzeń. Widz będzie miał możliwość wcielenia się w rolę komisarza. Projekt będzie obejmować historię między pierwszym a drugim sezonem, kiedy to policjant trafia do więzienia. Polega to na tym, że w każdej scenie, każda scena kończy się wyborem i widz, który to ogląda, ma możliwość zdecydowania, co robi. Wciela się niejako w swojego bohatera, tak jak w grze komputerowej, i decyduje, co robi. W zależności od tego, jaki wariant wybierze, tak ta cała historia, ta nasza gra się kończy. W kręceniu zdjęć w Kaliszu nie uczestniczył Leszek Lichota, ale w projekcie wzięła udział Marianna Kowalewska, serialowa Ewa. W pracy ekipie stacji TVN towarzyszyli też aktorzy z kaliskiego teatru. Zdjęcia w więzieniu powstawały przez dwa dni, w niedzielę i poniedziałek, po 12 godzin dziennie. Jako jedyna redakcja byliśmy obecni na planie produkcji. Producentka była zachwycona kaliskim zakładem karnym. Mówiła, że jest bardzo plastyczne, dzięki czemu doskonale nadaje się jako plan zdjęciowy. Czy są jakieś plany na najbliższą przyszłość związane z Kaliszem? Nie wiem. Bardzo nam się tutaj podoba i chętnie byśmy wrócili. Najnowszy projekt TVN-u będzie dostępny niebawem w internecie, a drugi sezon serialu zobaczymy jesienią. Zabytkowy obiekt przy ulicy Łódzkiej, który przez ponad 170 lat pełnił funkcję więzienia, od lat fascynuje reżyserów i artystów. 5 lat temu częściowo powstała tam produkcja belgijsko-luksemburgsko-francuska Tango Libre, a w 2015 roku za murem kręcono zdjęcia do filmu na podstawie powieści Alberta Camus Obcy, realizowanego przez Annę i Wilhelma Sasnalów. Rok później więzienie w Kaliszu stało się głównym miejscem akcji filmu Nazywam się Julita w reżyserii Filipa Dzierżewskiego. W ubiegłym roku plenery do filmu Gareth Jones wybrała Agnieszka Holland. Wróciła do Kalisza, a wszystko przez brak szczepień. Odra, choroba, której w naszym mieście nie było od ponad 10 lat, zaatakowała dwoje małych dzieci. Sama choroba może nie przebiega gwałtownie, ale już powikłania, jakie za sobą niesie, mogą być tragiczne w skutkach. W 2017 roku w Polsce były 63 przypadki zachorowań, w 2018 334, a teraz już w Polsce do końca lipca tych przypadków zarejestrowaliśmy 1338, więc naprawdę bardzo duża liczba zachorowań. Na tej mapie znalazł się także Kalisz. W tym roku na odrę zachorowały dwie osoby. Dwa to może niedużo, ale zważywszy na fakt, że od ponad 10 lat tej odry u nas w ogóle nie było, no to trzeba przyznać, że jednak do Kalisza ta odra również dotarła. Były to zachorowania dwójki dzieci, jedno na terenie powiatu kaliskiego, jedno w wieku 5 lat, drugie 5-miesięczne. Na uwagę zasługuje fakt, że to 5-letnie dziecko nie było szczepione na odrę, stąd zachorowało, a to drugie po prostu zachorowało ze względu na kontakt. W 1975 roku w Polsce wprowadzono obowiązkowe szczepienia przeciwko odrze. Otrzymuje je każde dziecko, które ukończyło pierwszy rok życia. Od tamtego czasu liczba chorujących sukcesywnie malała. Zazwyczaj chorowały osoby, które nie zostały objęte obowiązkowym szczepieniem, aż do całkowitej eliminacji tej choroby. I kiedy wydawało się, że odra to schorzenie, o którym można przeczytać w podręcznikach medycyny, ta powróciła. Pełną możliwość, żeby być zdrowym i nie zachorować, zapewnia szczepienie. Natomiast ostatnio pojawiają się też i swojego rodzaju ruchy antyszczepionkowe, ale i też przyjeżdżają osoby z zagranicy, które nie są szczepione i dlatego pojawiły się przypadki odry. Jeżeli jesteśmy zaszczepieni bądź przechorowaliśmy odry, no to mamy praktycznie 100% pewność, że nie zachorujemy. Oczywiście osoby w wieku około 50 lat, czyli te urodzone przed 1975 rokiem, kiedy te szczepienia obowiązkowe weszły, najczęściej te odry przechorowały i są bezpieczne, ale jeżeli na przykład nie wiemy, czy chorowaliśmy na odrę, nie pamiętamy, no to powinniśmy udać się do naszego lekarza rodzinnego i tam zapytać o to, czy chorowaliśmy, ewentualnie zapytać o zasadność badania przeciwdział przeciwko odrze, czy pomyśleć o zaszczepieniu się. Odra atakuje niespodziewanie, bo jej objawy przypominają przeziębienie, jednak tragiczne w skutkach mogą być dopiero powikłania.
Objawia się to przede wszystkim wysoką gorączką, wysypką typową taką dla odry oraz silnymi bólami głowy i zapaleniem spojówek. Ale to nie są groźne objawy. Groźne są powikłania, które mogą być, przede wszystkim zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. W skrajnych przypadkach może też doprowadzić do śmierci pacjenta. W ubiegłym roku z powodu powikłań zmarło w Polsce 13 osób. Przez tydzień w Kaliszu w wielu miejscach usłyszymy dźwięki trąbek, puzonów czy waltorni, a to wszystko dzięki 11 już letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych. Do naszego miasta zjedzie blisko 350 młodych muzyków z Polski i zagranicy. Akademia rusza już w tę sobotę. To już 11 letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych, a drugi raz Kalisz będzie jej gospodarzem. To dla naszego miasta olbrzymie wyróżnienie. Śmiało możemy powiedzieć, że jest to największa tego typu impreza w Europie, nie tylko w Polsce, ale w Europie. Młodzi ludzie zjadą do Kalisza, by wspólnie muzykować, uczyć się, ćwiczyć i koncertować. Letnia Akademia to tygodniowy cykl zajęć warsztatowych dla wszystkich klas instrumentów dętych blaszanych, czyli dla trąbek, waltorni, puzonów, eufonium i tub. W tegorocznej edycji rodzina Akademii powiększy się o instrumentalistów grających na saksofonach, perkusji oraz rogach myśliwskich. Dodatkowo zorganizowane będą także warsztaty dla orkiestr dętych. Każdego dnia wybitni polscy i zagraniczni pedagodzy będą prowadzić zajęcia z młodymi muzykami. Na tą akademię przyjadą pedagodzy z Argentyny, z Brazylii, ze Stanów Zjednoczonych. Będą również z Włoch, z Rumunii, z Litwy. Więc naprawdę jest to wyjątkowa impreza. To nie tylko lekcje, to nie tylko warsztaty, nie tylko próby zespołów, bo zajęcia zespołami też są, ale to przede wszystkim wiele, wiele koncertów. Przez cały tydzień będą odbywały się koncerty, nie tylko jeden, nie tylko wieczorne koncerty, ale i popołudniowe w różnych zakątkach naszego miasta. I na te właśnie koncerty chciałabym bardzo serdecznie wszystkich zaprosić, bo muszę Państwu powiedzieć, że jest to niesamowita okazja do tego, żeby, i może jedyna okazja do tego, żeby posłuchać muzyki w wykonaniu naprawdę najlepszych muzyków światowych. Każdego dnia Akademii Kaliszanie będą mogli wysłuchać dwóch koncertów. Odbywać się będą one w Bazylice Świętego Józefa i sali Państwowej Szkoły Muzycznej. Ale muzycy przede wszystkim będą występować na otwartej przestrzeni. Będą przemarsze też do Kościoła Świętego Józefa, po prostu, żeby tą publiczność wziąć z tego rynku, też zaprosić, bo myślę, że Kościół jest też takim wyjątkowym miejscem, gdzie ta muzyka troszkę inaczej brzmi. Chcemy po prostu pokazać sztukę przez duże S. Najbardziej widowiskowy koncert zaplanowano na przyszły piątek o 16:00. Podczas wielkiego finału przed kaliskim ratuszem wystąpi 350 instrumentalistów. Bardzo nam się spodobał pomysł właśnie ożywienia rynku. Każdego dnia zaplanowaliśmy między godziną 16 a 18 tak zwane okno koncertowe, gdzie będą występowały większe i mniejsze zespoły, czyli orkiestry dęte, zespoły rogów myśliwskich, zespoły perkusyjne oraz inne mniejsze zespoły kameralne złożone ze wszystkich instrumentów dętych blaszanych, ale również instrumentów dętych drewnianych. A dokładny harmonogram koncertów znajdziecie na portalu faktykaliskie.pl. I w magazynie miejskim czas na sport. Drugie zwycięstwo w tym sezonie odnieśli piłkarze KKS-u Kalisz. W sobotę podopieczni Ryszarda Wieczorka pewnie pokonali u siebie Kotwice Kołobrzeg 3-1. Po dwóch kolejkach Kaliszanie z kompletem punktów liderują tabeli trzeciej ligi. W tym tygodniu rozegrają dwa wyjazdowe mecze. Kotwica przyjechała do Kalisza po punkty, bo też nie ukrywa swoich drugoligowych aspiracji. Gospodarze okazali się jednak bardzo dobrze przygotowani do tego meczu i od początku kontrolowali jego przebieg. Wyszliśmy na ten mecz bardzo dobrze przygotowani pod każdym względem. Zespół wiedział, co ma grać i dobrze biegaliśmy.
Wiedzieliśmy, że to jest nasz atut i tak też się stało. Szkoda, że wcześniej nie otworzyliśmy wyniku, bo była ku temu możliwość, ale cieszymy się przede wszystkim ja osobiście, że zespół dobrze organizował się w grze defensywnej jako zespół. Bohaterem spotkania okazał się Mateusz Żebrowski. Skrzydłowy KKS-u w drugim kolejnym meczu zdobył 2 gole. W sobotę już w 3 minucie mógł otworzyć wynik, ale ostatecznie uczynił to na 2 minuty przed przerwą. Wtedy to wykorzystał centra Adriana Łukaszewicza z rzutu rożnego oraz zagranie głową Roberta Tunkiewicza. Na początku drugiej połowy znów wpakował piłkę do siatki, tym razem po skutecznej dobitce strzału Tunkiewicza. Fajnie, że piłka tak mnie szuka, oby tak dalej. Mam nadzieję, że będę pomagał drużynie, żebyśmy wygrywali. Na te moje bramki drużyna pracuje, strzelam i to cieszy. KKS tylko przed przerwą miał jeszcze kilka okazji do zdobycia gola. W drugiej połowie też przeważał, a na 3-0 podwyższył w 87 minucie. Na listę strzelców wpisał się wówczas Sebastian Kaczyński, który wykorzystał do grania innego rezerwowego Nikodema Zawistowskiego. Gapiostwo w doliczonym czasie sprawiło, że ostatecznie gospodarze wygrali 3-1. Gola dla gości zdobył Marcin Trojanowski. No na pewno cieszą 2 mecze, 7 bramek strzelonych na stracone, ale nie daje nam to awansu, bo cieszyć się dopiero będziemy w czerwcu za rok, także trzeba mieć chłodną głowę do końca i sezon jest długi, także nie popadać w jakąś niepotrzebną euforię. Po 2 kolejkach KKS ma na koncie komplet punktów i prowadzi w ligowej tabeli. W tym tygodniu podopieczni Ryszarda Wieczorka rozegrają 2 wyjazdowe mecze, w czwartek w Jarocinie i w niedzielę w Gdyni. Mamy parę dni na to, żeby przygotować się optymalnie do czwartku, później niedziela. I nigdy nie będzie tak, że ten teoretycznie słabszy przeciwnik będzie łatwiejszy. Wszystko zależy od nas, od tego, jak my do tego podejdziemy. Mam nadzieję, że szeroka kadra, którą dysponujemy, też będzie kluczem w wielu spotkaniach, być może już nawet w tym najbliższym tygodniu. Kolejny mecz na stadionie przy ulicy Łódzkiej kaliski zespół rozegra 24 sierpnia. Wówczas nad Prosnę zawita KP Starogard Gdański. Ukradł BMW, po czym przekroczył dozwoloną prędkość i fotoradar zrobił mu zdjęcie. A teraz jego wizerunek publikuje policja. Może rozpoznajecie tego mężczyznę? Zdjęcie zobaczycie na naszym portalu. Na dziś w magazynie miejskim to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Sponsorem prognozy pogody jest TEP Edukacja, szkoły medyczne i policealne. Dzisiejszy wieczór pochmurny z okresowymi przejaśnieniami. 21 stopni na termometrach, na barometrach 997 hektopaskali. Wiatr słaby. W nocy zachmurzenie całkowite, temperatura spadnie do 17 stopni. Środa od rana z przewagą chmur, ale po południu wyjdzie do nas słońce i zostanie z nami do wieczora. Maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie nadal nie przekroczy 1000 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Sponsorem prognozy pogody jest TEP Edukacja, szkoły medyczne i policealne.